że lepiej byłoby o turystyce na zewnątrz rozmawiać niż nawet w tak pięknym gmachu jak gmach Opery Podlaskiej. Natomiast bardzo się cieszę, że Państwo jednak postanowiliście pojawić się na naszym spotkaniu. Drodzy Państwo, ja nazywam się Mariusz Golak, reprezentuję wydawnictwo Publikator, a jednocześnie jestem półprywatnie autorem bloga Hej Podlasie, bloga poświęconego właśnie atrakcjom turystycznym województwa podlaskiego, więc łączę w tym miejscu przyjemne z pożytecznym. Drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie, nasza dyskusja została zatytułowana Piękny Wschód, turystyka i sport, szansą regionu. I właśnie na ten temat będę rozmawiał z moimi gośćmi. A są nimi pan Bogdan Dyjuk, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Pan Władysław Grochowski, prezes zarządu firmy Arche. Pan Wiktor Liskowicz, wicegubernator obwodu grodzińskiego. Pan Roland Hesz, planner analyst Central European Service for Cross-Border Initiatives. Pan Adam Kamiński, prezes zarządu lokalnej grupy działania Puszcza Knyszyńska. Pan Adam Walicki, prezes zarządu Resursy Podlaskie. Oraz nasz rodzynek w dzisiejszej dyskusji, pani Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Witam Państwa. Sądzę, że Państwo zgodzicie się ze mną, że nie ma lepszego miejsca na rozmowę o turystyce niż Podlasie i szeroko rozumiana Polska Wschodnia, bo z jednej strony w tym miejscu mamy wciąż nieskażoną cywilizacyjnie przyrodę, mamy atrakcyjną z punktu widzenia turystyki wielokulturowość. Natomiast z drugiej strony wciąż wydaje mi się, że Polska Wschodnia potrzebuje pewnego impulsu gospodarczego. I tak tu razem z Państwem chciałbym się zastanowić, czy takim katalizatorem ekonomicznego rozwoju mogłaby właśnie być turystyka. Panie Marszałku, jak ocenia Pan z punktu widzenia swoich doświadczeń jako samorządowca, ale też z perspektywy tegorocznego budżetu województwa podlaskiego, wpływ właśnie turystyki na rozwój naszego regionu? Witam Państwa bardzo serdecznie, również pana konsula Rzeczpospolitej Polskiej w Grodnie, pana Jarosława Książka. Myślę, że oprócz pana gubernatora Wiktora Liskowicza akurat to jest także właściwie dobre gremium do dyskusji na temat tego potencjału, jakim dysponujemy, co posiadamy. Po pierwsze, należy jakby rozpocząć od bardzo oczywistej kwestii dotyczącej tego, że przecież turystyka jest jednym z działów gospodarki. W ogóle jako obszar, jako dziedzina gospodarcza. Gdzieś tam w pewnych analizach wykazywano, że to jest trzeci pod względem dochodowości po przemysłach, przemyśle petrochemicznym, później niestety takim, którym nie powinniśmy przewoływać, w kryminogennym obszarze na drugim miejscu, a trzeci obszar to właśnie jest turystyka. Natomiast w wielu wypadkach to, co jest istotne i to, co Pan nawet rozpoczął, jakby to pytanie, jest związane z tym, że gdybyśmy gdzieś wyjechali dość sporo kilometrów stąd, z tego regionu, to północna część naszego województwa bardziej kojarzyłaby się z Mazurami, bo Mazury bardziej jako region turystyczny są kojarzone nie tylko w kraju, ale i w niektórych krajach Europy. Gdybyśmy te nasze flagowe pewne produkty, które określalibyśmy
że bardzo istotne, ważne, bo tak jak tutaj siedzimy od północy do południa województwa, to każdy by wskazał, jaki niezwykle cenna rzecz, atrakcja turystyczna jest w naszym regionie. A wyjeżdżając 200 km na zachód od województwa, okaże się, że praktycznie znajomość tego jest niewielka. Nawet to, o czym mówimy, ziołowy zakątek, z naszego regionu dla większości z Państwa zapewne znany. Ale już rozmawiając wielokrotnie w północnej części województwa o tym przedsiębiorstwie, gospodarstwie agroturystycznym, firmie, to praktycznie ona nie była znana. A my pokazujemy w kraju i za granicą. Więc tutaj i to pytanie dotyczące właśnie kwestii promocji, może nie tyle ile mamy pieniędzy, tylko czy my umiejętnie je wykorzystujemy, te, które mamy. Właśnie, panie marszałku, czy my te pieniądze, które mamy, potrafimy umiejętnie wykorzystać tak, żebyśmy otrzymali zwrot w postaci rozpoznawalności turystycznej regionu? Myślę, że my stoimy mimo wszystko, tak jak tutaj rozmawiamy z współpracownikami, zarówno w Urzędzie Marszałkowskim, jak i w regionalnej organizacji. My praktycznie jesteśmy chyba jednak jeszcze na początku tej drogi w kreowaniu takich produktów, które będą rozpoznawalne w Europie. Produktów, które mają swój potencjał, ale muszą być obudowane. Sama atrakcja bez obudowy właściwej no, jest jednak nie przyniesie tej korzyści, którą my oczekujemy. Kilka lat temu rozmawiałem także w kontekście strategii rozwoju województwa podlaskiego do 2020 roku i także regionalnego programu, to praktycznie doszliśmy do wniosku, że województwo podlaskie takim jakby w słownikowym znaczeniu produktu turystycznego to mamy dwa. Na południu to Puszcza Białowieska, nie będziemy dyskutować o sytuacji dzisiejszej, i na północy kanał Augustowski. Ale to musi być odpowiednio skomponowane i obudowane, bo sam kanał, to my możemy powiedzieć, wielu turystów, także i może tu siedzących, powiedzą, kanał Elbląski jest bardziej interesujący, bo zróżnicowany. Ktoś tam powie kanał Brda, na Górnym Śląsku, czy Kędzierzynie jest ciekawszy i tak dalej, a w Europie już nie wspominając. Dlatego istotne i ważne działania są wspólne, podejmowane i przez administrację samorządową, ale także przez organizacje turystyczne, ale i przez firmy. Bez takie tylko jednosektorowe spojrzenie nigdy nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. I może się okazać, że złotówka zainwestowana w sposób kompleksowy ma znacznie w odbiorze większą wartość, niż gdybyśmy każdy sobie te fundusze tworzył. Uogólniając, mogę powiedzieć, że na pewno wysokość nakładów, jakie my jako samorząd województwa przeznaczamy na promocję turystyczną w szerokim znaczeniu, w tym także aspekt sportowy, przeznaczamy za mało. Dziękuję. Chciałbym właśnie teraz to, co pan marszałek powiedział, zestawić z doświadczeniami ościennego województwa warmińsko-mazurskiego. Panie dyrektor, czy zgodzi się pani ze słowami pana marszałka, że faktycznie tą drogą, którą powinniśmy iść, promując tutejszą regionalną turystykę, jest konieczność tej wielopłaszczyznowości. Czy to jest właśnie sposób na to, żeby turystyka Polski Wschodniej była skuteczna jako pewna gałąź gospodarki? Jak Państwo widzicie. Rozpocznę od powiedzenia tego, ponieważ pan marszałek nawiązał do Mazur. Ja jestem Mazurką mieszkającą na Warmii. I rzeczywiście przygotowując się do rozmowy dzisiaj sporo informacji zebrałam i o produktach turystycznych w Polsce Wschodniej i na temat projektów, które były realizowane, pieniędzy, które przeznaczaliśmy. I uważam, że czas na koncentrację, czyli
czas na dokonanie pewnych wyborów strategicznych, na skierowanie wsparcia na bardzo ściśle określone cele i na wypromowanie tego. Właściwie zaczęliśmy to już w swoim województwie robić, nawet w województwie, które ma jakby dokładnie odwrotny problem, to znaczy ma bardzo, może nie problem, przepraszam, sytuację, ma bardzo dużo produktów turystycznych. Właściwie postrzegacie nas wszystkich jako region turystyczny, prawda? A nie jesteście Państwo? Jesteśmy też regionem turystycznym, nie tylko. Mało kto wie, że James Bond pija drinki z alkohol z butelek u nas wyporowanych, prawda, w Działdowie. Pewnie niewiele osób wie, że produkujemy najlepsze na świecie jachty do 9 metrów długości. Jesteście też Państwo zagłębieniem meblarskim. Też. I, czyli my mamy troszeczkę inną sytuację. Chcemy zmienić swój wizerunek. Jeśli chodzi o turystykę, oczywiście, że ona jest sektorem gospodarczym w naszym województwie, to jest w ogóle bez wątpienia, bo to jest duży kawał naszej gospodarki, ale też pokusiliśmy się, proszę Państwa, o te wybory strategiczne. To znaczy i w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, i strategii. Po pierwsze, dokonaliśmy delimitacji przestrzeni pod rozwój turystyki, bo nie jest, jakby mitem byłoby, że nawet w naszym województwie każda gmina może rozwijać się w oparciu o turystykę, to jest raz, czyli zdelimitowaliśmy przestrzeń, pokazaliśmy wyraźnie, gdzie ma dominować ta funkcja turystyczna. Po drugie, podzieliliśmy tą przestrzeń na taką, która ma pogodzić dwa różne oczekiwania naszych klientów, czyli klienta, który chce się bawić, tańczyć, do skuterach wodnych urządzać szaleństwa. I tu wyznaczyliśmy miejsca dla takiego rodzaju turystyki. Mamy 8 kurortów zidentyfikowanych do tego rodzaju rozrywki i przestrzeń pod turystykę o znacznie bardziej spokojnym charakterze dla klienta, który wymaga ciszy i spokoju. I muszę powiedzieć, że patrząc na całą Polskę Wschodnią, też uważam, że powinniśmy dokonać tych wyborów. Czyli na pewno nie możemy powiedzieć, że cała przestrzeń Polski Wschodniej nadaje się do tego, żeby rozwijała się tam turystyka. Uważam, że powinniśmy dokonać wyboru tych głównych produktów, największych w każdym województwie i promować je, przepraszam bardzo, jako produkty całej Polski Wschodniej, bo tylko wtedy będziemy skuteczni. Oczywiście ta promocja, chcieliśmy ją ponowić, to już z badań ewaluacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej na etapie jeszcze projektu promocyjnego z programu operacyjnego Polska Wschodnia wynikało, że tą promocję trzeba kontynuować na to, żeby się sprzedawać, to niestety non-stop trzeba przypominać o sobie klienta. Wspomniała Pani o konieczności dokonywania wyborów. Pan Marszałek wcześniej mówił o konieczności działań wielopłaszczyznowych. Ja jeszcze dorzucę jedno słowo, klucz, a mianowicie współpraca, bo trzeba pamiętać, że mówimy o Polsce Wschodniej, natomiast Polska Wschodnia jest zbiorem pięciu województw o pewnym położeniu geograficznym, ale też bardzo konkretnej, nie zawsze ciekawej ekonomii. I takim dobrym przykładem współpracy jest na przykład, jak sięgam pamięcią, szlak rowerowy Greenvelo, który przebiega właśnie przez tereny wszystkich tych pięciu województw. Ale pamiętam też, że Resursa Podlaska, którą tutaj pan prezes Walicki reprezentuje, kilka lat temu zorganizowała konferencję pod tytułem Prawdziwa Europa Regionów. Pamiętam, że próbowaliście Państwo wtedy wypracować pewien model między innymi współpracy między województwami. Tak się zastanawiam, Panie Prezesie, czy właśnie współpraca między województwami byłaby tym impulsem, który zwiększyłby potencjał turystyczny regionu
i dodatkowo, na jakich płaszczyznach ta współpraca byłaby najskuteczniejsza? Witam Państwa. Pytanie, które zostało postawione, jest pytaniem z odpowiedzią. Wiadomo, że gdy rozmawiamy, jest szansa na porozumienie. Gdy nie rozmawiamy, tej szansy nie ma. Ale też musimy o czymś rozmawiać. Dokładnie. Bardzo ważne stwierdzenie. Zanim odpowiem na to pytanie pana redaktora, pana moderatora, to chciałbym przypomnieć wszystkim obecnym na sali, uczestnikom naszego spotkania, że rok 2017 jest przez ONZ uznany za Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju. Mamy również 30-lecie raportu pani Groch Harlem-Brundtland. I te dwa elementy powinny być cząstką naszych rozważań, powinny występować. Odpowiadając na pytanie, jak rozmawiać między województwami, faktem jest, że próba pod tytułem Prawdziwa Europa Regionów, kongres jest też takim pochodną tej próby, miała na celu uruchomienie stałych, bardzo precyzyjnych, tematycznych kontaktów. Najczęściej rozmawiamy z województwem warmińsko-mazurskim, rzadziej z rzeszowskim, ze względu na odległość. I teraz możemy sobie zadać pytanie tutaj wszyscy. Co jest potrzebne, aby te tematy uznać za ważne dla wszystkich? Bo o wszystkim nie możemy rozmawiać. O Green Velo i wspólnej promocji jak najbardziej. Ale ja bym zwrócił uwagę tutaj na naszym spotkaniu na jeden element, że mówiąc o promocji, musimy pamiętać, że jest obietnicą, jest zachętą, ale w rzeczywistości lojalność klienta za jego zainteresowanie wynika z tego, czy ta obietnica będzie miała formę spełnienia. Ja jestem zwolennikiem, żebyśmy nie patrzyli na działania marketingowe czy planistyczne wyłącznie przez pryzmat tworzenia samego produktu. Ten produkt musi mieć jakość i temu mógłby służyć również porozumienie. Co to jest jakość w turystyce? I tu się kłania taki pan, który się nazywa Regis McKenna, który formatuje pewne powiązania pojęciowe w ten sposób. Marketing jest wszystkim, a wszystko jest marketingiem. Otóż jeżeli będziemy mówić o produkcie turystycznym, to musimy powiedzieć, proszę Państwa, również przede wszystkim o człowieku. I wczoraj miałem okazję przywołać taką staroirlandzką sagę Habamal, gdzie jest taki pasus, że największym szczęściem człowieka jest człowiek. Człowiek jako partner, tutaj kłaniam się wszystkim urzędom i samorządom sąsiednich województw, ale przede wszystkim musimy się pokłonić do człowieka jako potencjalnego naszego klienta. I tutaj nie powinniśmy się dziwić, że każdy z naszych potencjalnych klientów oferty turystycznej zmienia się. To jest naturalne, że oczekuje więcej i oczekuje czegoś lepszego. Każdy dzień, mówimy, powinien być lepszy od poprzedniego i każda nowa oferta powinna być lepsza od poprzedniej. Wtedy będzie lepiej dla nas wszystkich, dla tych, którzy tworzą tę ofertę, ją realizują i ci, którzy konsumują. I na koniec powiem o tej współpracy. Proszę Państwa, Prawdziwa Europa Regionów była próbą. Natomiast zwróćmy uwagę, że kongres też jest formą porozumiewania się na ten temat. Dzisiaj też wytwarzamy pewien sposób poprzez udział w tym panelu. Mój osobisty stosunek do każdej decyzji o rozmowach musi mieć jeden dodatkowy element. Ten element jest cel, a celem jest zadowolony turysta. Dziękuję. Ja mam nadzieję, że turystów coraz więcej zadowolonych będzie. Natomiast osobiście nie mogę się oprzeć wrażeniu, że wciąż potencjał turystyczny tego regionu pozostaje niewykorzystany. I to wydaje mi się na bardzo wielu płaszczyznach, poczynając od działań promocyjnych, kończąc na jakości infrastruktury hotelowej. I chciałbym, żebyśmy wspólnie postarali się wypunktować te obszary, które Państwa zdaniem w pierwszej kolejności wymagają wsparcia, bo jest z nami
Pan Adam Kamiński, przedstawiciel lokalnej grupy działania Puszcza Knyszyńska, który kieruje podmiotem, który w sposób bezpośredni bierze udział w kreowaniu wszelkich aktywności, także turystycznych. Proszę mi powiedzieć, Panie Prezesie, z jakimi największymi barierami ma Pan jako prezes lokalnej grupy działania Puszcza Knyszyńska do czynienia, jeżeli chodzi właśnie o te aktywności turystyczne? Dobrze, że Pan dodał. Dzień dobry do Państwa, dobrze, że Pan dodał aktywności turystyczne, bo od razu mi się nacisnęło, chciałem powiedzieć o biurokracji, o przeszkodzie. Ale na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o turystykę, tą część aktywności lokalnych grup działania, bo z pewnością Państwo wiedzą, że jeżeli chodzi o LGD, program LIDER, RLKS, mówimy o tym, że my jesteśmy po to, żeby aktywizować lokalne społeczności, wspierać lokalny biznes, wspierać lokalne samorządy, ten rozwój. Wspierać lokalną aktywność, to jest najważniejsza rzecz. Natomiast z racji kwestii terytorialnych lokalnych grup działania funkcjonują na terenach niezurbanizowanych, poza dużymi miastami. My jesteśmy pewnym wyjątkiem, bo działamy w obrębie częściowo aglomeracji białostockiej. W związku z czym mamy troszeczkę inne problemy niż na przykład suwalskie albo białowieskie. Białowieska lokalna grupa działania Puszcza Białowieska. Jeżeli konkludując, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą turystyki, to mamy problem taki. Mamy bardzo krótki sezon. I to jest chyba też problem wszystkich pięciu regionów, biorąc pod uwagę szerokość geograficzną. Przynajmniej u nas jest to ewidentnie widoczne. Jeśli jest słońce, co prawda jest mnóstwo turystów. Jeśli nie ma słońca, sezon jest słaby. Jeżeli chodzi o zimę, coraz trudniej mówić o śniegu, o turystyce wypoczynkowej w trakcie zimy, o biegach, o pięknych widokach. I jest coraz trudny sezon, kiedy pada deszcz, jest słodka. I na dzień dzisiejszy tak naprawdę jesteśmy na takim etapie, przynajmniej lokalnej grupie działania, żeby zaktywizować turystykę. To jest kwestia innowacji w turystyce. Znalezienia takich produktów, znalezienia takich narzędzi zachęcania spędzania czasu na Podlasiu, na Puszczy Knyszyńskiej i nie tylko, po to, żeby również tutaj przyjeżdżać w listopadzie. Sprowadza się to jakby do kwestii formatowania oferty, która uniezależni nas od tych na przykład anomalii pogodowych. Tak, idą milenialsi, czuję na plecach ich oddech, jeśli mogę tak powiedzieć, idą milenialsi, którzy całkowicie inaczej podchodzą do życia. Tak? Dla nich świat stał się bardzo mały, bardzo tanie linie lotnicze są dla nich naturalną rzeczą. Oni się urodzili w Unii Europejskiej i chcą się przemieszczać, chcą odkrywać nowe rzeczy. I kwestią naszego inteligentnego rozwoju jest stworzenie takiej oferty, żeby zrobić efekt wow, jeżeli chodzi o to pokolenie, żeby ono też chciało przyjechać na Podlasie tak i zakończyć. Jak jest słota jesienna, jak są przymrozki wiosenne. Nie? I myślimy nad tym, kombinujemy, przyglądamy się temu, co się dzieje w Europie Zachodniej, te wszystkie domki kontenerowe, te wszelkiego rodzaju jakieś inicjatywy, przybliżenie do natury, uwrażliwienie, wykorzystanie potencjału, wykorzystanie też tego, że milenialsi są zmęczeni jednak pracą w korporacji i chcą odpocząć. Nie? Ja dotychczas jestem zainspirowany cały czas hotelem, tymi domkami w drzewach w Namoczonym. No to jest dla mnie mistrzostwo. Tak? Na dzień dzisiejszy, podkreślam mistrzostwo, to jest kwestia rezerwacji wolnych miejsc tam w weekend, to jest kwestia wyprzedzenia już po rok wolnych miejsc, nie? A przyjeżdżają tam ludzie z Warszawy, którzy chcą odpocząć. I to jest ten kierunek, tak? Żeby się zrelaksować, żeby przyjechali do nas. W chwili, kiedy będą wybudowane już autostrady, dystanse będą zbliżone, to jest to, co może być i u Państwa, i u nas, nie? Znalezienie spokoju, znalezienie slow life i wydaje mi się, że to jest nasz kierunek, przynajmniej w lokalnej grupie działania Puszcza Knyszyńska. Zamierzamy myśleć, kombinować, szukać nowych dróg, nowych rozwiązań, zaskakujących. Problem jest tylko taki, że niestety, ale fundusze unijne, one są dosyć sztywne, są zbiurokratyzowane i badania i rozwój, szczególnie w turystyce, w funduszach unijnych jest obarczony pewnego rodzaju, takim, podsumuję żartem, otóż jeżeli chcesz sięgać po pieniądze unijne, po badania i rozwój, już musisz wiedzieć, co chcesz. Już musisz wiedzieć, co odkryjesz, tak? Ponieważ to wymaga dostosowania do pewnych parametrów unijnych. Ale sądzę, że z tym też dla sobie damy radę. I będziemy szukali tych różnych dróg, różnych form.
I tak to wygląda z naszej strony, jeżeli chodzi o lokalne działania. Dziękuję. Dziękuję. Panie Marszałku, ja chciałem podpytać właśnie o te obszary, które Pana zdaniem wymagają wsparcia. Tak się zastanawiam, czy mamy powody tu na Podlasiu, żeby uderzyć się w piersi w kwestii turystyki? O, to można rozpocząć od tego. I tak jak chyba wszyscy siedzimy, możemy każdy swoje, tak, ale uderzyć. Tak jak Pan przed chwilą wspomniał o współdziałaniu z LGD, przypomniało mi się, jak w latach 90. w Augustowie i okolicy chcieliśmy tworzyć i tworzyliśmy Augustowskie Forum Turystyczne. To było pierwsze stowarzyszenie. To jest to, co dzisiaj te lokalne organizacje turystyczne i później ROT. Ale chcąc właśnie zaproponować turystom interesującą ofertę, to nieodzowny jest element współpracy wszystkich podmiotów, od których zależy szeroko rozumiana turystyka. I na zasadzie, że dzięki współpracy możemy więcej zyskać. Bo właśnie, jeżeli w nasz region, tak jak tutaj było przed chwilą, do tego jeszcze się odniosę, sezon trwa krótko, 2 miesiące. Zdarzają się, że większość tych 2 miesięcy to są dni deszczowe. Ale wobec tego, czy oferenci turystyczni z branży mają propozycje, co w zamian. Kiedyś to nasz wspólny kolega z urzędu przed laty rozmawiając, on mówi: słuchaj, ja szukałem latem miejsca na urlop, gdzie dzieciom hotel zapewniałby opiekę. W ciągu dnia na kilka chociaż godzin czy po południu. Mówi, znalazłem, ale wiesz, gdzie? W Mikołajkach. Żaden podmiot na terenie województwa podlaskiego tego nie oferował. I tak idąc, można tym tropem pokazać, że współpraca jest istotna i niezwykle ważna, ponieważ turysta do nas nie przyjedzie na 2 tygodnie opalać się nad jeziorem, tylko że może 2 dni nad jeziorem, jeżeli jest aura właściwa, ale może właśnie popłynąć naszymi łodziami. I panie dyrektor, ale w województwie podlaskim chyba są bardziej interesujące łodzie i lepsi producenci niż nawet sąsiadujące z województwem podlaskim, czy Olecko, czy nawet Ostróda i Węgorzewo. Myślę tu firmę, to właśnie pan także szef jednej ze stoczni Bałtyckich jest obecny, następny. Jutro będziemy także odwiedzać i produkują niezwykle różnorodny sprzęt pływający, ale to przypominam tylko dlatego, że właśnie kilka dni mogą popłynąć w jedną stronę, na przykład szlakiem wodnym, albo w drugą, na przykład zwykłą tratwą, bo takie są warunki. Stadnina zaproponuje przejażdżkę gdzieś tam po trasach leśnych. A więc potrzeba posiadania skoordynowanej oferty turystycznej i to mogą robić właśnie lokalni przedsiębiorcy, hotelarze, organizacje turystyczne, firmy zajmujące się, biura podróży i tak dalej, i tak dalej. Tego jeszcze u nas zbytnio nie ma. Następnym elementem, bo my zawsze i od lat narzekamy, że sezon u nas tylko trwa 2 miesiące. Myślę, że pani dla Państwa to nie żadna opowieść, ale praktycznie na przykład w Barcelonie połowę jakby osób odwiedzających to są tylko turyści, jakby sensu stricte. A drugą połowę, czy może nawet nieco tam więcej, tam 50 niewielkim haczykiem procent było, to byli turyści, co nazywamy turyści biznesowi, którzy przejeżdżają na różnorodne kongresy, spotkania, targi. W Polsce turystyka biznesowa jest niezwykle interesująca i ważnym i rozwijającym się obszarem turystyki. Gro w Polsce przedsięwzięć to jest właśnie jesień. To jest wrzesień, październik, listopad. Listopad jest apogeum, grudzień, a także marzec, kwiecień, maj. My także jako region, ja cieszę się, że akurat rozmawiamy w trakcie kongresu, jako region my nie mamy istotnych propozycji w tym obszarze dla gości zewnątrz. Ja nie wiem, czy to będzie widoczne, ale z badań 2015 roku,
Polskiej Organizacji Turystyki, jeżeli chodzi o turystykę biznesową, to tu, gdzie województwo, ja przepraszam, że palcem będę pokazywał, to jest tu ten jasno szary kolor. Tu jest zaznaczone, że jest jedno przedsięwzięcie, które jest kwalifikowane do turystyki biznesowej. Województwo sąsiednie, mogę pogratulować Panie Dyrektor, tutaj jest podane, że w 2015 roku było 786. U naszych kolegów z południa lubelskie 521. To jest też ten obszar turystyki, który nie wykorzystujemy, a potencjał również mamy. Bo to wokół tego rozwija się dalsze. Przecież ilość osób tutaj będących korzysta z naszej infrastruktury. Panie Marszałku, tu Pani Dyrektor kilkakrotnie została wywołana do tablicy, więc sądzę, ale że... Ale tylko w sensie pozytywnym. Jak najbardziej, dlatego sądzę, że Pani Dyrektor oddaje. Proszę Państwa, oczywiście wydłużenie sezonu turystycznego to jest jakby ból głowy każdego regionu, który w znacznym stopniu z turystyki żyje. Nasz pomysł był taki, żeby po prostu dofinansować i wytworzyć popyt na infrastrukturę, która zachęci do przyjazdu przez cały rok. I to naszym pomysłem były te hotele 4-5-gwiazdkowe, dla których przygotowaliśmy linię budżetową w poprzednim RPO. Dofinansowaliśmy 9, ale powstały 24. Powstały 24. 4-5-gwiazdkowych, 24-gwiazdkowych. No i badaliśmy oczywiście, to wszystko pod ten biznes, pod turystykę biznesową, to znaczy konferencje, pod spotkania integracyjne, czyli te wydarzenia motywacyjne, wydarzenia korporacyjne, tak, oczywiście po studiu ta infrastruktura potęgi też. Ale jeśli chodzi o hotele, to proszę Państwa, no na razie działa, tak? Na razie działa, nie wiem, jak długo będzie działało, ale faktycznie wzrost wykorzystania miejsc noclegowych nastąpił nie w tej bazie noclegowej ekonomicznej, bo ta jest bardziej ściśle związana z sezonem, ale w tej 4-5-gwiazdkowej. W Polsce Wschodniej mamy 7 hoteli 5-gwiazdkowych, z tego 4 są w naszym regionie. Dziękuję. Ja bym jeszcze przez chwilę właśnie o tych problemach rozmawialiśmy. Ja dorzuciłbym mi jeden mimo wszystko, który moim zdaniem jest kwestia infrastruktury hotelowej. Pozwolą Państwo, że sięgnę po dane KUS-owskie. Otóż w pierwszym kwartale 2017 roku liczba udzielonych noclegów w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim wzrosły o ponad 10%. To są niewątpliwie dane optymistyczne, ale nieco gorzej to wygląda, jeżeli zobaczymy, jak ta liczba udzielonych noclegów procentowo wygląda w całkowitej liczbie noclegów udzielonych w Polsce. To jest w jednym przypadku 1,3%, w drugim 2,8%. I tak się zastanawiam, korzystając z tego, że w naszym gronie jest pan prezes Grochowski, przedstawiciel grupy deweloperskiej. Zastanawiam się, panie prezesie, czy baza noclegowa może wpływać na postrzeganie regionu jako atrakcyjnego turystycznie i może wręcz, czy może być motorem odpowiednio rozbudowana baza noclegowa, hotelowa, który napędza turystykę lub przeciwnie, jeżeli brak tej bazy blokuje ruch turystyczny i jego rozwój. Witam serdecznie. Doczekałem się jakby, bo ja bardziej praktykiem jestem, tu Państwo teoretycznie gdzieś rozważają. W swoim czasie podjęliśmy renowację obiektu w Włochowie, to jest województwo akurat mazowieckie, ale tu bardziej na wschodzie, także jakby podobne jakby problemy są i to mi się podobało. Później zakupiliśmy w Drohiczynie nieruchomość i miałem tam następny obiekt i kolejnie w Janowie Podlaskim. No w Drohiczynie tam ze względu, że nie mogliśmy się zbliżyć do rzeki Bóg,
tam jeszcze takie rozlewisko stare i 200 metrów od tego i zupełnie nasze założenie by było do niczego. Także to wypadło, ale już teraz jest wszystko możliwe. I w międzyczasie Janów zrealizowaliśmy. Potencjał mamy, jeżeli te trzy obiekty zrobimy, to prawie 2000 łóżek i to jest około 300 milionów inwestycja. I od tego się zaczyna po prostu. No tam w okolicach Janowa te dwory, pensjonaty zaczęły żyć. Po prostu jeden obiekt prowadzący mocno oddziałuje na całą okolicę. Jedni przyjeżdżają do tego droższego, ale poznają tamte i my też jakby razem współpracujemy. Także to od tego się zaczyna. Ja nawet sobie teraz pojawił mi się taki temat, turystyka śródmieżna, no niestety na tym nie zarobimy. Trzeba, no ci młodzi ludzie czy firmy, tak jak tutaj pan marszałek mówił, głównie z tego się żyje. Także jeżeli 300 milionów, ja muszę mieć 10% stopę zwrotu, bo obligacje mnie kosztują tam 7,5%. Także ambitnie, z żadnych środków unijnych nie korzystaliśmy. Niektórzy, co skorzystali, już by nam chcieli obiekty sprzedać, a ja muszę się nauczyć zarządzać i tak to wygląda. No, jestem stąd i jak pracuję dla tego miejsca, mieszkam cały czas w okolicach tam Siedlec, ale w Lubelskim. Czuję tych ludzi. W Drohiczynie nasz projekt to jest skraj kultur, gdzie chcemy połączyć wszelkie możliwe jakby wpływy, rodzaje działalności, poczynając od religii, przez medycynę, gastronomię i tak dalej, obsadę międzynarodową. Na każdy projekt muszę znaleźć sposób, żeby te pieniądze odzyskiwać. Ja mam nadzieję, że dzięki tym inwestycjom, właśnie wspomniał pan o Drohiczynie, znacznie częściej będzie odwiedzane Podlasie Nadbużańskie, bo moim zdaniem jest to jeden z najpiękniejszych regionów Podlasia, natomiast ciągle nieco mało znany. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni. Natomiast drodzy Państwo, rozmawiając o Polsce Wschodniej, turystyce Polski Wschodniej, nie sposób uciec od pytań o turystykę transgraniczną. Jesteśmy regionem przygranicznym, co też rzutuje na turystykę, sposób prowadzenia turystyki. I chciałbym zapytać obecnego w naszym gronie pana gubernatora Liskowicza o to, czy położenie przygraniczne województw Polski Wschodniej i okręgu grodzieńskiego jest atutem, który możemy wykorzystać właśnie do celów turystycznych, zarówno jeżeli chodzi o stronę polską, jak i białoruską. Спасибо. Уважаемый господин маршал, уважаемые дамы и господа, наверное, так исторически сложилось, и мы очень рады, что Гродненская область граничит с Подляским воеводством, и вот в последние годы выстраиваются достаточно теплые взаимовыгодные отношения между нашими регионами. И вот наш опыт работы по продвижению туристической привлекательности Августовского канала, наверное, можно использовать для того, чтобы в целом развивать туризм как в Беларуси, так и в Польше. На сегодняшний день те меры, те мероприятия, которые мы сделали, открыли границу, сделали безвизовый въезд, развиваем инфраструктуру, открываются новые точки общепита, гостиницы, уделяем внимание изучению иностранных языков. Не секрет, что каждый турист
хочет слышать свой язык, ему легче общаться. Поэтому мы сегодня тоже активно занимаемся изучением иностранного языка. Ну вот последнее наше взаимодействие в области вот, развития общего бренда Августовского канала, расширение границ безвизового пребывания. Сейчас мы удлиняем срок до 10 суток. С Нового года туристы будут, могут находиться в Гродно и Гродненском районе. Ставим задачи над тем, чтобы железнодорожный вокзал тоже вошел. Возможность приехать туристу поездом была предоставлена. Сегодня вот очень мы довольны, как функционирует поезд Краков-Белосток-Гродно. Я надеюсь, что будем обсуждать вопросы, чтобы поезда ходили из западной границы Польши и с севера Республики Польша. У нас хороший есть аэропорт, который сегодня до конца не задействован. Хорошая современнейшая навигационная система, которая обеспечивает безопасность полетов. И я думаю, что если бы лоукосты особенно начали приземляться в нашем аэропорту, это тоже сблизило бы, дало возможность развития нашего туризма в обеих странах. Сегодня река Неман, которая течет и объединяет нас во многом, не имела, к сожалению, причалов. И вот в ближайшее время на туристической базе «Привал» будет построен причал для маломерных судов. И я надеюсь, что и суда, которые выпускаются в Республике Польша, они найдут свое место в городе Гродно. А возможно и потом и сборочное предприятие, которое будет выпускать эти маломерные суда на всю Республику и другие регионы. Очень вот наше завтра состоится третье заседание рабочей группы по Августовскому каналу. Я хочу сказать, что вот именно вот такие непосредственные, конкретные общения друг с другом позволяют нам сегодня быстро продвигаться. Мы открыли в апреле месяце, упростили пропуск на лесной рудавке на пограничном переходе. 3000 туристов уже воспользовались этой возможностью. Мы сейчас хотим, будем вести переговоры дальше, чтобы еще упростить переходы. Например, Софиево-Липчаны, автомобильный переход, он бы намного упростил бы сегодня продвижение автомобильного транспорта с Августова в город Гродно. Нас объединяет и Беловежская пуща, часть которой находится в Гродненской области. Там тоже со временем мы можем ставить вопрос о открытии погранперехода. Чем больше мы будем с вами иметь возможность беспрепятственно общаться, взаимодействовать, тем лучше будет развиваться и туристический бизнес. Несколько слов я хотел бы еще сказать о производственном туризме. Мы уделяем этому значительное внимание, и вы знаете, пользуются спросом именно и у молодежи, и у взрослого населения. Турист хочет видеть, как организовано то или другое производство или выпуск той или другой продукции. Если говорить о летнем периоде, да, летний период короткий и у вас, и у нас, но есть и другие формы, как привлечь сегодня нашего туриста и в осенне-зимний период. У нас прекрасная база санаторно-курортного оздоровления, и мы могли бы в этом плане тоже совместно развиваться, двигаться и продвигать этот продукт. С одной стороны, это туризм, с другой стороны, это оздоровление наших людей. Ну, а в-третьих, это и самое главное, это общение наших людей. Сегодня говорить о туризме
нельзя не сказать о мероприятиях, которые хотели бы туристы посетить. Мы пробный шаг в этом году и в прошлом сделали, но формируем такую афишу постоянную с контактными телефонами, чтобы люди могли заблаговременно определиться на то или другое мероприятие, посетить его. Сегодня стоит задача, чтобы каждый наш район Гродненской области имел не одно, а несколько брендовых интересных мероприятий, которые привлекут туриста как отечественного, так и зарубежного. Поэтому здесь я думаю, что, наверное, только на летний период не стоит акцентировать внимание, а надо задействовать круглый год наши возможности, которые на сегодняшний день безграничны, и мы еще их во многом не реализовали. Спасибо. Dziękuję. Tu pan gubernator wspominał m.in. o Puszczy Białowieskiej. Faktycznie Białowieski Szlak Transgraniczny jest jednym z najbardziej udanych przykładów właśnie turystyki transgranicznej, bo o ile pamiętam, to jest ponad 200-kilometrowy szlak, który wiedzie przez Puszczę Białowieską, łącząc część polską i białoruską. Jest z nami też pan Roland Hesz, który ma bardzo bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą współpracę transgraniczną. I chciałbym właśnie zapytać, czy trudne jest zbudowanie skutecznej i owocnej platformy współpracy między firmami, ludźmi, instytucjami, które dzieli granica? Yeah, thank you very much for inviting me. It has always been quite complicated to build such platforms. However, I would like to really express that cooperation doesn't have to be on an institutionalized level. Everybody is talking about institutions and so on. However, sometimes because of these bureaucratic obstacles, especially regarding the external borders of the EU with Belarus, with Ukraine, we have experienced that it's quite difficult to create a new institution for, let's say, tourist development on the Hungarian-Ukrainian border, along these border sections. So I would really I would advise this some kind of bottom-up approach, a place-based approach that tourism is really good for connecting people, and tourist-related activities can be rooted from that border areas. So sometimes like meetings can help a lot in creating cooperation and so on. But one of the best tools regarding Western Europe and Central Europe and in our region around Hungary is the so-called European Grouping of Territorial Cooperation, or EGTCs. And we have elaborated a couple of strategies for them, including tourism development objectives in them. And some of them have been really great experiences. We have managed cross-border bicycle routes and so on. And these EGTCs, which I would like to express, these are some kind of alliances, some kind of cooperation among local and regional governments, settlements, counties, not three level regions. And so it doesn't have to be a bilateral, and it's a very innovative tool. You also have such EGTC, the Tatry EGTC, for example, on the Slovak-Polish border section. And as far as I know, they've been dealing with cross-border bicycle route developments, among others. So it can be a really good, if an efficient tool, in my opinion. And some other things that I would like to say, I've made some comments here.
I would really appreciate this concentration that our own lady said about making strategic choices, and it's very important for cross-border tourism development as well to find those areas. I mean, we should concentrate our funds and on a territorial basis, on a, and it's some kind of a place-based approach. Not every single settlement can be included in such developments. So we should find out those areas, those territories, those microregions which can be functioning as a cross-border tourism region. Should investigate the local and the general's potentials, and we should focus on those areas which are not aligned to borders. So I mean, functional geography matters here. If we have joint cultural heritage on both sides of the border, that we can connect them. We can. That's that could be, for example, a cross-border Gothic church route, let's say. And so we should focus on those areas that can really form a cross-border product, a cross-border region, and I would really like to welcome this approach to build hotels and other accommodation facilities, because European Union, the European Regional Development Funds, in general, they are not supporting building accommodation facilities. So, for example, in my country, we have just launched a national hotel strategy, let's say, and it's very useful because with the EU funds, sometimes we can just fund one-legged projects which fund about developing services, but we need also accommodation facilities, those kind of services as well. So, and to conclude, it would be well advised to focus on to have this territorial concentration among border regions, and try to think in a multi-sectoral way, which has also been mentioned, that tourism is connected to various other sectors, and it has to be highlighted. And that is the only way this place-based approach, the territorial cohesion-based approach, which can really create these cross-border destinations, and therefore we need to analyze this on a cross-border way. We need data on a cross-border basis. We also need resources, and not just national or EU resources, but we should integrate the private sector as well. And we also need some kind of governance, but it doesn't mean that it has to be very institutionalized, as I have mentioned before. Thank you very much. Thank you. Drodzy Państwo, niestety ta godzina błyskawicznie minęła, aż sam się nie spostrzegłem. Rzuciłem okiem na zegarek i z przerażeniem zobaczyłem, że już mamy godzinę 16, więc niestety, chcąc nie chcąc, musimy nasze spotkanie zakończyć. Ja serdecznie dziękuję moim gościom, a także Państwu. Ja mam nadzieję, że każdy z nas na swój sposób skorzysta z atrakcji turystycznych Podlasia jeszcze dzisiaj i wszyscy Państwo mile spędzicie to popołudnie. Raz jeszcze dziękuję serdecznie i mam czy nadzieję... Czy można jedną rzecz powiedzieć? Tak, oczywiście, proszę bardzo. Nie chcę, żeby to tłumaczenie, bo to dotyczy i Białorusi, i Warmińsko-Mazurskiego, i dziękuję za tę uwagę. Pytanie jest bardzo proste. Czy nie Państwo nie myślą o tym, żeby po prostu połączyć systemy wodne Wielkich Jezior Mazurskich z systemem jezior Suwalsko-Augustowskich przez kanał Augustowski na Białoruś i na Litwę? Przecież to byłoby naprawdę fantastyczna sprawa. No proszę Państwa, Państwo myślą, o tym wiecie, dlatego że w poprzednim okresie programowania
mieliśmy taki projekt, który przygotowywał, jakby to powiedzieć, koncepcyjnie te kwestie, ale to wymaga finansowania po prostu. To wymaga finansowania. To jest pewnie zrozumiałe. Ale jeżeli w ramach, jeżeli w ramach dobrej zmiany ma być przekopana Mierzeja Wiślana za 3 miliardy, tak? Czy coś skromniej, za skromnie mówię, to orientacyjny koszt budowy tego połączenia poprzez jeziora Rejgrodzkie i tak dalej miał wynieść około 0,5 miliarda złotych. To jest tylko... Nie, ale to... Panie dyrektor, musimy kopać pomiędzy sobą, a pomiędzy łączymy się. A proszę, drodzy państwo, województwo warmińsko-mazurskie, kanały, a nie siebie. Ale przepraszam, to jeżeli mówimy o takich kosztach, to dlaczego państwo nie przywrócą pociągu bezpośredniego z Warszawy do Hajnówki? Jak ci turyści mają dojechać do Białowieży? W Zakopane odwiedza 2 miliony turystów. Jeżeli będziemy jako województwo samorządem tak bogatym dzięki wpływom z turystyki, bo tyle będzie podmiotów, które będą płaciło CIT i PIT, że będzie stać województwo na swoje pociągi. Pociągi nie są samorządu województwa podlaskiego. Przewozy regionalne, jeżeli zaoferują, to my wesprzemy. Czy można? Proszę bardzo. Bo z jednej strony mówimy, że powiedzmy nas nie stać, bo nie ma wpływu, ale z drugiej strony chcemy, żeby coś się rozwijało. No skoro nie inwestujemy. Jest to powiedzmy potencjalna inwestycja z punktu widzenia województwa. Na przykład. A ilu jest potencjalnych pasażerów na tej linii? Ale pan marszałek zupełnie stawia sprawę do góry nogami. Potencjalnych pasażerów? Dzisiaj 200 tysięcy ludzi, którzy odwiedza Białowieżę. Potencjalnych 2 miliony, którzy mogliby dojechać. Ja rozumiem, że tyle osób przyjedzie pociągiem. Gdyby był pociąg, tak jak do Zakopanego, na przykład dlaczego turyści odwiedzają Zakopane? Bo mogą tam dojechać pociągiem. Obliczmy i podajmy, jest reprezentacja Augustowa. Ile osób przyjechało pociągiem do Augustowa w ciągu tego sezonu? Ale Białowieża jest zupełnie wyjątkowym miejscem w Europie. Czy ja mógłbym dokończyć swoją jeszcze myśl? Mam jeszcze jedną uwagę. Bo tak jak była jeszcze rozmowa o tej turystyce biznesowej, to jednak trochę też korzystam i w kraju, i powiedzmy na świecie z tej turystyki. To jednak patrząc na to wydarzenie, też po pierwsze, co mi się na pierwszy rzut oka rzuca ta różnica, tak? Nikt mnie nie zapytał, czy coś mi się podobało, czy nie podobało. Nie ma w ogóle oceny. Druga sprawa, nikt nie zapytał się, czy, mimo że jestem z Białegostoku, ale czy potrzebuję hotelu, czy potrzebuję zaparkować gdzieś i tak dalej. Jest to pozostawione zupełnie poza gdzieś, a mi się wydaje, że to tworzy cały klimat. Powiem, jeśli państwo chcecie, pojedźcie sobie na przykład nie, do Chin, jakimkolwiek targi, czy do Düsseldorfu, to zobaczcie, jak to jest zorganizowane. Tabuny ludzi z całego świata. I nie ma to czegoś takiego, że ktoś gdzieś szuka czegoś i tak dalej. Wszędzie jest pomoc. Warto na to też zwrócić uwagę, bo to są powiedzmy takie wykończenie imprezy, ale bardzo wydaje mi się znaczące. Może jak w wielu wypadkach nie ogólniajmy. Akurat przykład, jeżeli rynek niemiecki, ja byłem na ITB, gdzie szukając parkingu, to jedzie pan tam po prawej stronie, pan może znajdzie tam, a nie, to jedzie pan jeszcze dalej. Pewnych wniosków nie ogólniajmy, ja nie mówię po własnym kątem. Mamy przykłady dobre, czy chcemy robić, czy traktujemy to jako zarzut, czy jako powiedzmy coś, co możemy zrobić lepiej wspólnie, tak? Zastanowić się nad czymś. Bo jeśli będziemy powiedzmy każdą uwagę traktować jako zarzut, to my z niczym nie ruszymy. I tak jest powiedzmy i z innowacjami, w których powiedzmy siedzę, i inne rzeczy. Gdybym nie był powiedzmy otwarty na pewne rzeczy, bym niczego nie wymyślił. Ja w tej chwili prosiłbym o ostatnie pytanie. Tutaj pan prosi od kilku chwil i... Ja mam pytanie do pani z Olsztyna. Czy sprawa, że każda gmina miała być, może rozwijać się jako turystyczna, było zapisane w studium? Czy to, że każda gmina może rozwijać się jako turystyczna w państwa regionie, to było założenie studium
wojewódzkiego, czy to było w planach gminy? Jeszcze raz może powiem tak szczegółowo. Może ja mam... A jeszcze nie koniec, tak? Ale jeszcze nie koniec. Do pana Kozłowskiego miałbym pytanie jako praktyka, bo widzę, że pan siedzi na tych bagnach. Pana Kamińskiego. I ja mam pytanie... Nie pan. Przenośnik. Jest tego typu sprawa. Czy pan nie widzi potrzeby stworzenia bazy naukowej, która by zajęła się Białowieżą, bagnami, naszymi jeziorami? Bo takie potrzeby według mnie w naszym regionie są potrzebne. A myślę, że sama Białowieża i problemy z nią związane dzisiaj mówią o tym, że jeżeli sami nie zbadamy, nie będziemy wiedzieli, czy ciąć, czy nie ciąć. No i do pana Grochowskiego pytanie. Czy nie widzi pan możliwości połączenia zdrowia z wypoczynkiem? A mówię to dlatego, że pan marszałek był też na tym spotkaniu z medycyną i pan profesor jako taki wątek ostatni powiedział dosyć dobitnie, że patrzmy na to, że starzejemy się. I sama opieka nad ludźmi starszymi w połączeniu z turystką, chyba to jest jednym z elementów rozwoju naszego województwa. Miałbym tyle, bo sama turystyka to jest jeszcze mało. To tak jak pani mówiła, będziemy się zajmowali młodzieżą, natomiast ten czas jesień, zima, wydaje mi się, jeżeli połączymy, ja nie mówię, że geriatria jest rozwiązaniem, bo odwołałbym się do tego, nie do Olsztyna, a do Gdańska. Proszę zobaczyć, biurowce przy stoczniach poprzerabiano na geriatrię. Byłem, widziałem, czułem. Drodzy Państwo, ja mam tylko jedną prośbę, bo nasze spotkanie jakoś niebezpiecznie zaczyna się wydłużać i zaczynam straszliwie meandrować. Dlatego mam prośbę, że może w tym momencie skończmy tę część oficjalną, natomiast bardzo serdecznie Państwa zapraszam do rozmów w tak zwanych kuluarach, bo podejrzewam, że moglibyśmy tu godzinami jeszcze kolejne wątki poruszać, a boję się, że właściciele tego pięknego obiektu za chwilę mogą zacząć nas wypraszać. Dlatego proponuję, żebyśmy w tym momencie naszą dyskusję zakończyli. Natomiast serdecznie proszę jeszcze wszystkie osoby zainteresowane kontynuowaniem rozmowy o pozostanie i wymienienie się już indywidualnymi doświadczeniami. Ja raz jeszcze Państwu chciałbym podziękować zarówno moim gościom, którzy stanęli na wysokości zadania, jak i Państwu, którzy wykazaliście się olbrzymią cierpliwością. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok na, to już będzie piąta edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego i będziemy kontynuowali te wątki, które dzisiaj nie zostały spuentowane. Raz jeszcze dziękuję Państwu. Panie redaktorze, czy pan uważa, że nie na to musimy czekać? Dopóki mi mikrofonu nie wyłączy. Jest pan przewrotny. Dziękuję bardzo.